No a zanim podejdę, no zerknijcie na to, w telefonie mam to zdjęcie z tego artykułu. No nawiedzony dom wyglądał tak. Podejdę jeszcze od tamtej strony, aby wam go pokazać. Wybiorę się tu jeszcze na prawo, za ulicę Kamienną, ale to niebawem o tym powiem, dlaczego i po co. Witam wszystkich serdecznie, no jestem teraz w Sosnowcu Zagórzu. Powiem wam, no nie na darmo jadę do Sosnowca Zagórza. A poresztą zobaczcie sami, gdzie jestem. Praktycznie prawie, że centrum Sosnowca Zagórza. Jadę tam, bo ponoć znajduje się tam nawiedzony dom. Ile w tym jest prawdy? Nie wiem. Chcę tą budowlę tylko obejrzeć, a przy okazji odwiedzić jeszcze no inne okoliczne miejsca, które się tam znajdują. No dobra, to jedziemy, mamy światła na Zagórzu, a my do celu mamy blisko. U góry już mamy Mec, a na Mecu odbijemy sobie naszą drogę. No wjeżdżam powoli w ulicę Kamienną, a właściwie już w niej jestem. No nawiedzony budynek, a właśnie jego ruiny, bo tak o tym czytałem, znajduje się na końcu tej drogi. No niebawem będziemy na miejscu. No jestem na miejscu, powiem wam, nawiedzony dom, to ciekawa sprawa, powiem wam w tym momencie, bo pewnie widzicie to, co wam pokazuję w tym momencie. Nawiedzony dom to to miejsce, no widać, ktoś kupił sobie po prostu tą działkę, stare fundamenty kamiennej budowli są na dole, tutaj ktoś to wypiętrzył, a ja, no słyszałem ciekawe informacje na ten temat, dlatego mnie ten wątek też mocno zainteresował, dlatego tu przyjechałem. No budynek znajduje się na końcu dokładnie dzielnicy Zagórze, na samym końcu ulicy Kamiennej. No, jest wybudowany z kamienia wapiennego, no tak właśnie pisało. No mieszkańcy mówią, że w okolicy domu nocami słychać przerażające jęki i cichy płacz. Jednak nieznana jest historia tego miejsca. No jeżeli ktoś coś wie więcej, no nie chciałbym być, powiem wam, przejdę tu kawałek, nie chciałbym być po prostu no na miejscu tych ludzi, którzy tu budują i nie wiedzą, co tam jest, bo jeżeli to jest prawda, no to będą mieli ostrą jazdę po prostu mieszkając w tym budynku. No z tej strony akurat nic nie widać, jeszcze podejdę z tamtej. No a zanim podejdę, no zerknijcie na to, w telefonie mam to zdjęcie z tego artykułu. No nawiedzony dom wyglądał tak. Podejdę jeszcze od tamtej strony, aby wam go pokazać. Wybiorę się tu jeszcze na prawo, za ulicę Kamienną, ale to niebawem o tym powiem, dlaczego i po co. Bo też mam tam swoją misję do zrobienia, ale to dopiero jak się ochłodzi. Popatrzcie sobie, ulica Kamienna. To jest ten budynek. No wszystko, można powiedzieć, przebudowane, zmienione. Tutaj mamy drogę szybkiego ruchu Katowice-Kraków. No jeżeli ktoś coś wie więcej na temat tego nawiedzonego domu, o ile to jest prawda, o ile nie, proszę piszcie w komentarzach, bo sam jestem ciekawy, czy to po prostu fikcja, czy prawda. Dobra, a ja idę dalej, niebawem się pokażę wam, co jeszcze mam do zobaczenia. Co wam jeszcze chcę pokazać, no bo cel jest przedni i po latach chciałbym tam znowu wejść. No ja znajduję się teraz na starej kamionce, tak jak powiedziałem, no ulica Kamienna skończyła się, ta ja idę taką drogą gruntową. Tutaj wszędzie była stara kamionka, no ulica Kamienna, no wiadomo od czego już pochodzi, od tego, że wybudowywano tu właśnie, o zerknijcie na to podłoże, taką skałę wapienną triasową.
A nas interesuje wapiennik, który znajduje się tutaj w okolicy. No ja już na pewnym materiale moim na kanale wspominałem o tym miejscu. Chodzi głównie o podziemia, które w nim się tam znajdują. Zerknijcie na to. Tam mamy Oszą, Sosnowcu, no tu droga szybkiego ruchu, tam Środula. Tak podglądowo, że jakby ktoś po prostu, bo niektórzy pytają, gdzie ja jestem, gdzie ja chodzę, bo coś tam powiem, ale mało pokazuję. No to spełniłem wasze marzenia, mam nadzieję. Idziemy do wapiennika. No wchodziłem do niego w dzieciństwie, ale gdy powstała po prostu obwodnica, droga, którą wam tu pokazywałem, a jeszcze raz pokażę, tak dla pewności, zobaczcie na to, co tutaj wybudowano, te pętle i tak dalej. Tu gdzieś jest wapiennik i wapiennik został zasypany, a właściwie jego otwory wlotowe, tam gdzie znajdowały się piece. No ja po latach mam w planie dostać się tam z powrotem, tylko czekam na jesień, żeby już było chłodniej. Odkopę to, pokażę wam to, bo no też na ten temat bardzo dużo jest, jakby to powiedzieć, fantazji, nie fantazji. Niektórzy mówią, że te podziemia łączą się, no właśnie, łączą się z lochami zamku w Będzinie. No to jest niemożliwe, to jest nierealne. Drudzy, że łączy się to z grotą Mieroszewskich, która znajduje się tutaj nieopodal. To też to jest niemożliwe. Ja tam byłem, powiem wam, byłem i dlatego chcę odświeżyć tą historię, odkopać, wejść do środka i pokazać wam to wszystko. Mam nadzieję, że jesienią tego roku to się uda. Tak patrzę na lewo, bo już jestem bardzo blisko tego miejsca, ale jeszcze kawałeczek. No dobra, wapiennik, którego poszukuję, no jest tutaj, powiem wam, wiosną lub zimą bez problemów to miejsce idzie trafić. Nie ma roślinności. Zobaczcie na ten kopiec, na ten stos. Właśnie ze względu na budowę tej drogi zasypano otwór wlotowy, no właśnie do interesującego nas obiektu. No dobra, powoli zbliżam się do tego wapiennika. No widzę dziwne rzeczy, powiem wam. Dziki przeszły przede mną, dosłownie no parę minut przede mną. Ostatnio też w prasie lokalnej, internetowej podaje się, że dziki biegają sobie w centrum Zagórza po skrzyżowaniu. Nie dziwię się, bo las, no las po prostu pobliski Zagórski jest wycinany. Dobra, popatrzcie na to. Wlot do tego obiektu znajduje się gdzieś tutaj. Przyjdzie mi rozkopać po prostu to miejsce tutaj. Nie wiem, jak głęboko, jak dużo tego narzucono. No i piec wapienny i podziemia, w którym się znajduje, tak jakby powiedzieć, taki okrąg korytarzy, jest do odkopania. No nie wiem, czy będę kopał sam, najprawdopodobniej tak. A może i jeszcze ktoś będzie zainteresowany. No proszę, popatrzcie. Otwory wlotowe mamy tam. Tutaj u góry, no nie widać tego zbytnio dobrze, u góry był taki lejek swego czasu, bo to był komin tego wapiennika, który został po prostu wysadzony w powietrze. Lejek jest gdzieś, moment, już wam pokazuję, tutaj. Lejek znajduje się tutaj, na dole. Tu była końcówka tego pieca wapiennego. No wiadomo, przy wypalaniu musiały być też kominy. A ja stoję sobie teraz u samej góry pieca wapiennego. No powiem wam tak, ja powoli będę kończył mój bardzo krótki materiał z Sosnowca Zagórza, ulicy Kamiennej, nawiedzonego domu. No i wapiennika, pieca wapiennego, tak przy okazji. Powiem wam, jeżeli ktoś naprawdę coś więcej wie na temat wapiennika, może nie, bo ja wiem wiele, dlatego chcę rozgrzebać ten temat, ale tego nawiedzonego domu, to niech pisze w komentarzach, ale proszę o konkrety. Proszę nie wymyślać, no bo niech to ma ręce i nogi. Dobra, a ja powoli udaję się jeszcze raz na Kamienną i wracam do domu. No jeżeli film wam się mój podobał, zostawcie łapkę w górę. Chcecie więcej moich materiałów, to subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. No zapraszam na moje archiwum na kanale, jak i filmy, które niebawem powstaną. No do usłyszenia, ha, jakby to powiedzieć, z Sosnowca Zagórza, nawiedzonego domu.